Ogólny trend jest taki, że się kupuje umowy najmu. Tak? Im obiekt ma dłuższą umowę najmu, im dłuższy ma WALT, to jest lepiej wyceniony przez rynek. Myślę, że inwestorzy są generalnie zaniepokojeni, to może za duże słowo, ale obserwują, co się będzie działo z poziomem czynszów, szczególnie w Warszawie, w związku z tym, że poziom wakatów w tej chwili rośnie. Miasta regionalne to trochę inna historia. Tam jest cały czas jeszcze duży wzrost, przynajmniej na tych głównych rynkach regionalnych, to znaczy Kraków, Wrocław i może Poznań jeszcze, tak, jest w tej grupie. To tam jest jeszcze cały czas napędzany ten rynek przez tak zwane BPOs i trochę inaczej inwestorzy na niego patrzą. Chociaż dla korowych inwestorów to one jeszcze nie są takie oczywiste, natomiast najprawdopodobniej za chwilę będą, że te rynki staną się różnymi niż korowymi rynkami. Myślę, że w tej chwili te transakcje, które się w Krakowie i we Wrocławiu odbywają, są tego dowodem. No, Warszawa jest szczególnym case'em i tu mamy dosyć dziwną sytuację, bo wszystkie produkty, które były uważane za prime and core, położone w tak zwanym Central Business District, to są w większości sprzedane do inwestorów, którzy będą je przez długi czas trzymali. Nie będą ich sprzedawali przez najbliższe 7 do 10 lat. Więc nie ma na tym rynku produktu korowego, czyli oni nie mają co kupić. A z drugiej strony jest dużo takiej powierzchni, która no, nie powstaje w takim tempie, w jakim oni by oczekiwali. Więc co się może dziać? To będzie dosyć interesujące to, jak będą w stosunku do oczekiwań zwrotu ci inwestorzy dostosowywali definicję tego, co jest Central Business District i co jest Prime and Core. Przerwala jest naturalnym kierunkiem, w którym ten Central Business District będzie się rozwijał. To jedno, a drugie to też niektóre aktywa będą traktowane jako korowe, które dzisiaj jako korowe nie są traktowane. Mamy śmieszne sytuacje. Po jednej stronie ulicy jest budynek, który sprzedaje się za, nie wiem, około 6%, albo poniżej 6%, a po drugiej stronie ulicy powyżej 8%. I to nie ma żadnego sensu. To dyslokacja aktywów jest oczywista. Każdy, kto jest lokalny i rozumie lokalny rynek, to widzi. Ci wszyscy, którzy budują wysoko, dzisiaj będą mieli większe problemy. To jest oczywiste, że budynku wysokiego nie można fazować. Jak się zacznie go budować, to trzeba już go do końca zbudować. Jak się buduje w bok, to można fazować. Jak się buduje w górę, to nie. No i w dużych budynkach jest trudniej od prelizy, tak? Także no widać, niektórzy sobie z tym bardzo dobrze radzą. Jak widać, koledzy z Echo sobie bardzo dobrze z tym poradzili. Również inny projekt, który pozyskał Raiffeisena jako najemca, sobie bardzo dobrze poradził. No ale są takie, o których wiemy, a których wymieniać nie będziemy, które sobie słabiej radzą.